Manchester United pokonał w bardzo ważnym meczu u siebie Newcastle United 3–2, no i Czerwone Diabły żegnają się z Old Trafford w tym sezonie zwycięstwem. Nie był to w moim odczuciu dobry mecz, i mam tutaj na myśli to, że nie zagrały ze sobą ekipy jakoś szczególnie mocno poukładane, nie zagrały ze sobą ekipy, które można byłoby uznawać za. Naprawdę bardzo mocne w tym konkretnym dniu tego 15 maja. No, nie było to nie wiadomo co, ale z drugiej strony, to że mecz nie był super dobry, nie znaczy, że nie był bardzo ciekawy. Był ciekawy, no. Zwłaszcza jeżeli pięć bramek oglądamy, to nie no. można mówić o tym, że nie była to jakaś rozrywka. Czasami em, jakiś tam jakaś soap opera czy inny walaszek też jest spokojnie zawsze trzeba oglądać jakieś arcydzieła. No dużo osób lubi piłkę, w której jest sporo chaosu i ja też potrafię w tym dostrzec trochę piękna. No i co można powiedzieć o Manchesterze United w tym spotkaniu? No, że znowu wiadomo duże braki kadrowe, że Amrabat z Kazemiro bardzo zabawny i śmieszny występ zaliczyli, gdzie albo popełniali bardzo duże błędy, albo w ostatniej chwili ratowali swoją ekipę Jednego i drugiego, jeden i drugi miał całkiem sporo. Dosyć anonimowy występ Garnaczo, którego raczej w tym sezonie kojarzę jako jedynego naprawdę w miarę równego, w pozytywnym tego słowa znaczeniu, piłkarza. Ale nie byłoby tego złego, co by na dobre nie wyszło, bo zakładam, że w dużej mierze wynikało to z tego, że dobre zawody rozgrywał amat Dialog, który no, trochę się zastanawiam tak samo jak komentatorzy. Z jakiego powodu Erik ten hak tak długo chował go. Dlaczego na tym prawym skrzydle tak sporadycznie młody występował, bo bardzo dobry występ zaliczył. Fajna bramka też nie da się ukryć, chociaż to nie był jedyny czy tam największy pozytyw wynikający z obecności prawa skrzydłowego na boisku. Kolejna fajna bramka świadcząca o dużym talencie kobiego Mainu. Wydaje mi się, że jest jedynym problemem tego gościa to, że Cole Palmer takie rozgrywki zalicza. Gdyby nie to, to wydaje mi się, że spokojnie można byłoby mówić o tym, że to poważny kandydat do nagrody Młodzieżowca Roku. No i też Andreona, na kolejny mecz, w którym oglądam gość, ratuje swoją ekipę. Gość zdecydowanie na plus się prezentuje. Newcastle z kolei dosyć mocno mnie zawiodło. To jest ekipa, którą, zwłaszcza w momencie, w którym już jest trochę bardziej kompletna kadrowo, kojarzę z lepszą organizacją, gry, z większym zagrożeniem i jasne, Parę razy się zdarzało, że zabrakło precyzji przy wykończeniu Longstaffowi, że Almiron był odrobinkę za, za późno i nie był w stanie domknąć tam akcji Gordona, jeżeli dobrze pamiętam. Było tego wcale nie tak mało. Generalnie jednak odnoszę wrażenie, że nawet chaotycznie broniące Czerwone Diabły, generalnie zasłużyły sobie na to zwycięstwo i w ogólnym rozliczeniu wygrała tym razem. Ekipa lepsza. Obydwie ekipy tym samym zrównały się punktami w tabeli. Trzy punkty straty do Chelsea. i Zobaczymy, jak to wszystko się rozwiąże w ostatecznym rozrachunku. Ważne też będzie to, jak się potoczy finał. FA Cup, także dużo tutaj jeszcze rzeczy jest do rozstrzygnięcia. Chelsea w każdym razie trzy punkty przewagi nad Newcastle i Manchesterem United. A Erik ten Hag opowiada w sprawdzie, że tam nowe władze klubu go rozumieją i że wszystko ładnie pięknie, ale jeżeli miałbym stawiać jakieś pieniądze, to zakładam, że to było ostatnie spotkanie Holendra w roli trenera United na Old Trafford.